O Kuba, zabieramy się dzisiaj za nowe wymaganie. Jakie to Na wymaganie? Opowiesz o nim? nasze samochody mają różnego rodzaju tryby działania, bardziej nastawione na komfort lub oszczędzanie paliwa, albo na doznania i wciskanie w fotel. Czyli mamy tryby Eco, Comfort i Sport. I zbiegi powinny następować w innych momentach, przy innym momencie obrotowym, przy innych obrotach silnika, no, zależnie od tego, w jakim jesteśmy trybie. A wiesz co, widziałem już to wymaganie, bo spojrzałem sobie do Jiry, co tam właściwie jest jako następny ticket. I powiem Ci więcej, miałem trochę czasu w zeszłym tygodniu, dokładnie to 25 minut, bo akurat Agile Coach jest na urlopie i mogliśmy troszkę poprogramować. No i ja już to zrobiłem. To jest gotowe. Tak szybko? Jak to się stało? To wielki, wielki, wielkie wymaganie. Szef, widziałeś, jak o tym opowiadał. Wydawało się, że będzie jakaś epicka historia. Tak też mi się wydawało, czytając to wymaganie. Powiem Ci, że więcej jest tam linijek tekstu w wymaganiach w Jirze niż kodu, który napisałem. Tak swoją drogą, taka metryka. Ale wydaje mi się, że poszło łatwo, dlatego że poświęciliśmy dosyć sporo czasu w poprzednim naszym sprincie, gdzie budowaliśmy jądro naszego systemu, tak? Gdzie szukaliśmy tych value objectów, szukaliśmy faktycznego tego modelu. No i teraz łatwo będzie go już dostroić nowymi wymaganiami. Zobacz, może pokażę Ci kod, co? No to dajesz. Dodałem na razie tak testowo tutaj, coś takiego jak drive mode. To oczywiście jest wyliczenie. Eco, comfort, sport. No i oczywiście domyślnie jedziesz w komforcie. Tak jak włączasz samochód, driver się ustawia w trybie comfort. I teraz tak, oczywiście jeżeli jedziesz w trybie w drive tylko, jeżeli stan skrzyni biegów jest w drive, to zmieniasz biegi, prawda? I teraz dodałem coś takiego jak to. Zobacz. Choose kalkulator. Są różne kalkulatory w zależności od sytuacji. I mogę nawet sobie zrobić teraz coś takiego. Wyjąć to jako zmienną i będzie widać. Wybieram kalkulator, liczę bieg, ustawiam bieg. Pewnie spytasz, jak wygląda metoda, która wybiera kalkulator. To jest bardzo prosta ifologia. Trzy proste ify. Jeżeli eco, to zwracam eco. Jeżeli komfort, to uwaga, zwracam komfort. A jak sport, to zwracam sport. Oczywiście musiałem dopisać tutaj trochę w naszych ACL-kach kodu, aby one zwracały odpowiedni zakres RPM-u w zależności od trybu, w którym jesteśmy. Czyli mamy Eco RPM Range, Comfort RPM Range, Sport i tak dalej, i tak dalej. Łatwe? No, wygląda świetnie. Widać, że opłacało się dojść do tego designu wcześniej, co się teraz zwraca i prezentuje. Świetnie też te ify użyłeś, bo to pozwoli naszemu przyjacielowi Stanisławowi, żeby mógł się wykazać tutaj przed praktykantami i ulepszyć ten kod, a my wycofamy się w cień jako skromne osoby. Świetna, świetna decyzja. Też chcieliśmy zwrócić tutaj uwagę na jeden bardzo ważny fakt, ważną różnicę, a mianowicie klasy, które powstały, kalkulatorów, są per kalkulacja. Mamy osobną kalkulację, a nie cały use case, czyli zmiana biegu i tak dalej. Tak, to jest sama kalkulacja, ona się odbywa na różne sposoby. Ja bym dodał tylko, że wiesz co, pisząc ten kod, miałem taką lekką emocję, że mi się to nie podoba. I jeszcze nie wiedziałem, jak zrobić to lepiej, więc zostawiłem. No bo zobacz, te kalkulatory są właściwie identyczne. One na razie niczym się nie różnią, bo nasz model dopracowany został w ten sposób, że jeżeli przekażemy inny parametr, czyli RPM range, no to wtedy możemy właściwie nim sterować, czy to jest eco, czy to jest sport, czy to jest komfort. Więc jak spojrzysz na inny kalkulator, przykładowo komfort, to wygląda wszystko tak samo, tak? Więc stworzyłem ten interfejs gear kalkulator, który wcześniej był klasą. Wydaje mi się, że to zniknie. Na ten moment to zostało i pokażę Ci jeszcze jedną rzecz. Napisałem test oczywiście, od nich zacząłem właściwie, tutaj, Gearbox Driver, test. No one są bardzo proste. Should recalculate gear in drive mode, czyli tylko w drive działam i tak, włączasz tryb drive, a CL-ka coś zwraca, jeżeli chodzi o ostatni bieg maksymalny, pierwszy, obecny, zwraca się z charakterystyk zakres dla komfort i obecne RPM-y. Przeliczasz bieg i chciałbyś się upewnić, że został zawołany konkretny nowy bieg w naszej skrzyni biegów, a już będąc dokładniejszym przez ACL. I teraz pytanie,
Czy tutaj zastosowanie moków będzie ok, czy nie? Jak uważasz? Jeżeli testujemy sam driver, tak, jako proces, tak, zmiany, to chcemy się skupić tylko na tym, czy on poprawnie działa, i wtedy jak najbardziej chcielibyśmy pozbyć się wszystkiego dookoła, sprawdzić sam przepływ. Mhm. Bo wcześniej pisaliśmy te testy już na sam kalkulator, pewnie te testy ciągle gdzieś są, swoją drogą. I one, jak widać, nie działają na mokach. To jest to nasze mięcho biznesowe, nie biznesowe, ale to niskopoziomowe mięcho, które liczy nam następny bieg. Tutaj nic się nie zmieniło w tych testach. Ale tutaj driver już jest, można powiedzieć, lekkim takim procesem, tak? On bierze coś, nowy bieg i ustawia go, więc tutaj jak najbardziej zastosowanie moków będzie w porządku. Tych testów powinno być tutaj też mniej, prawda? Na tej warstwie, zgodzisz się? Jak najbardziej. Tu będziemy mieli zjawisko typowej piramidy testów, czyli idąc wyżej po warstwach, jeżeli potraktujemy, że driver jest wyższą warstwą koordynującą, a kalkulator jest tą dziedziną naszą, czyli górne warstwy nie testujemy z powodu sprawdzania perfekcji, czyli jeżeli musimy oszczędzać czas i pieniądze, to nakładamy inne testy w warstwie w dole piramidy, czyli w dziedzinie. Z innego powodu chcemy sprawdzać perfekcję i każdy konkretny przypadek, a idąc sobie w górę po warstwach, tam już cel będzie trochę inny. Tam będziemy chcieli sprawdzać postęp prac, ogólne przepływy, happy path, jakieś kilka wyjątkowych. Gdyby to był prawdziwy sterownik w prawdziwym samochodzie, no to prawdopodobnie na każdej warstwie chcielibyśmy mieć 100% pokrycia. Tutaj to jest tylko zabawka, gdzie prawdopodobnie chiński producent tych zabawek już ogra zupełnie nasze ryzyko. No i zobacz, tutaj jeszcze przetestowałem, że jeżeli mamy skrzynię biegów w stanie, który nie jest drive, czyli na przykład park albo neutral, to nic się nie dzieje. Nawet jak ktoś zawołał metodę recalculate, no nic się nie dzieje, no bo co ma się zadziać? Stoimy w miejscu, nic się nie dzieje. Ja już muszę lecieć, bo muszę wypełnić jeszcze dla Staszka w Excelu takie timesheety. On mi każe, wiesz, pisać, ile godzin spędziłem na czym. Tobie też pewnie zresztą, więc wypełnię za nas, no bo zaraz mam z nim spotkanie. No. No też widziałem, że przewidział dosyć sporo na te taski, ale chyba wyrobiłem się wcześniej. Dobra, na razie. Na razie.